Kochani, witam Was serdecznie w Daily Vlogu. Powiem Wam, że teraz jestem u rodziców i za chwilę jedziemy na zakupy. Ja upiekę ciasteczka i wracam do siebie. Także dzisiaj postanowiłam, że nagrywam dla Was Daily Vloga, bo dawno takiego nie było, chyba już 5 dni temu nagrywałam, także czy nawet 6, także pora zabrać się za nagrywanie. Jeszcze zastanawiam się nad kupnem butów i dodałam Wam zdjęcie na Instastory i zapytałam, czy brać, i jak widzicie, zdecydowana większość jest na nie. Także jeszcze chwilę poczekam i chyba jednak je zamówię, bo strasznie mi się podobają. Mieliśmy wyjeżdżać i powiem Wam, że nie jest nam dane, bo przyszedł listonosz jeszcze i przyniósł mi paczkę. Także zaraz Wam pokażę, Lila, co tam jest. A są tam rzeczy dla małej, także stwierdziłam, że przed jeszcze pojechaniem do sklepu Wam pokażę, co znajduje się w środku pięknego. I otwieramy paczkę. Tutaj jest list do mnie. I już Wam pokazuję, jakie piękności są w środeczku. A w środku były takie piękne dresiki, takie spodemki biało-różowe. Po prostu są cudowne i materiał też jest naprawdę fajny. Takie body z falbanką, też naprawdę piękne. Taki pajacyk. Myślę, że będzie w tym bardzo śmiesznie wyglądała. I taka czapeczka fajnie by wyglądała na jakichś zdjęciach w tej czapce, także muszę coś pomyśleć. I do tego kokardka. Taka spineczka, to już jak będzie troszeczkę większa. A teraz już tak naprawdę jadę do tego sklepu. How can we walk it before we crawl? If we wait just a minute, we could have it all. If we held our breath, would you hear it fall? Cause if this isn't real, don't let me wake up to find it all gone. Cause we've been treading water for a while now, and I think it's time this body's on its way out. Where you go, I'll go. Zrobię Wam teraz mały food haul, bo przyjechaliśmy z zakupów. Byliśmy właśnie jeszcze u mojej mamy po Małą i po Lilkę, upiekłam tam ciasteczka i dopiero z tymi zakupami wróciliśmy do nas, do mieszkania. Daniel wziął sobie kole, wzięliśmy dwa mleczka, pomidorki koktajlowe do sałatki, papryka, pomidor, ogórek. Powiem Wam, że ogórki były kiepskie. Szczypiorek, jakieś serki wzięłam, dwa jabłuszka. Tutaj są Daniela serki wiejskie, bo on bardzo je lubi. Serki na kanapki, banany, sałata lodowa, płatki owsiane, bułeczki, tutaj jakiś napój Daniela, cynamon, feta, takie przysmaki dla pieska naszego i pałki kukurydziane. I to całe już nasze zakupy. Teraz szybciutko rozpakuję zakupy i będę karmić Małą. Na mieszkanie i tak właśnie myślę, że nie pokazałam Wam paczki dla mojej drugiej córki z ubrankami. I teraz będzie, że mam drugą córkę. Mianowicie chodzi mi oczywiście o Lilkę. I tutaj mam dla niej na zimę taki sweterek piękny, jak możecie zobaczyć. I podobno ma być zima stulecia, także Lili dostała sweterek, żeby nie zmarzła w tym okresie. Tutaj macie wszystkie namiary na ten sklep, jeśli bylibyście zainteresowani. I mam dla Was kod rabatowy -10%. Na hasło Nessie 10. Chciałam nagrać właśnie film, co zrobiłam, że nie mam rozstępów po ciąży i w trakcie ciąży mi się one nie pojawiły, ale muszę Wam powiedzieć, że jest tak kiepskie światło i u mamy, jak robiłam ciasteczka, to normalnie musiałam zaświecić światło, bo było tak ciemno. Ona ma kuchnię w sumie taką oddaloną od okien, także dlatego, ale u nas też światło jest kiepskie, także może jutro będzie ładniejsza pogoda, to postaram się Wam nagrać taki filmik. Już sobie odpoczęłam, poleżałam, Mała dalej śpi, także zabiorę się za robienie czegoś do jedzonka na obiad. Daniela nie ma, także muszę przygotować tylko coś dla siebie. Także idę robić jeść. I obiadek zrobiony, nie chciało mi się gotować ziemniaków, także zrobiłam sobie sałatkę z kurczakiem. Ugotowałam sobie szybko kurczaczka. Stała już moja dziewczynka. Zobaczcie, jakie ma włoski, jakie sterczą dzisiaj. Tak, Wiki? Wiki, przywitaj się, uśmiechnij się troszkę, gdzie ty biegniesz?
Gdzie ty, dziewczyna, biegniesz? Uśmiechniesz się jeszcze, jeszcze troszeczkę. Uśmiechnij się, no. Chcesz coś powiedzieć, tak? Chcesz porozmawiać. Wiki tutaj się troszeczkę śmieje i coś tutaj rozmawia do mnie, także ja poświęcę jej czas, a jak pójdzie spać, to się odezwę. Powiem wam, że może minęło 15 minut, a mała znowu przysypia, także pewnie zaraz odpłynie. Jest godzina 15, ale ja powoli będę kończyć tego vloga, bo później jeszcze chcę sobie pooglądać film. Także po prostu nie będę wam miała co pokazać. I chciałam jeszcze wam powiedzieć o kalendarzu adwentowym, bo w tym roku również będę miała kalendarz adwentowy zrobiony przez moją koleżankę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak w tamtym roku wyglądał mój kalendarz, to zapraszam was do pierwszego vlogmasa 2016 roku i tam będziecie mogli to zobaczyć. I w tym roku też będę miała taki wyjątkowy kalendarz adwentowy. No tak, tyle chciałam wam powiedzieć. Także żegnam się z wami. Widzimy się już wkrótce. Pa, pa!